Proszę powiedzieć, czy państwo już myśleli o tym, czy posłać dziecko do szkoły, czy posłać, czy zostawić w przedszkolu? Powiem szczerze, że z mężem na początku sądziliśmy, że pójdzie do zerówki, do szkoły. Po pewnym czasie, po rozmowach z nauczycielami, z dyrektorami szkół, stwierdziliśmy, że to jednak jest błędna decyzja i należy go posłać do szkoły. Dlaczego? Dlatego, że uważamy, że nasze dziecko jest mądrym dzieckiem. A tak naprawdę po różnych spotkaniach z pedagogami okazało się, że tak naprawdę nie jest ważne to, co dziecko na daną chwilę potrafi, tylko czy potrafi współpracować z nauczycielami, czy radzi sobie z pytaniami, z odpowiedziami, czy reaguje dobrze. Bo ja wiem, jak się mówi. Czy reaguje dobrze na pytania, na otoczenie, czy się nie boi. I to właściwie jest głównym wyznacznikiem tego, czy powinien iść do szkoły, czy nie, a nie to, co potrafi na daną chwilę.